Hello, na kanale dzisiaj będzie open box paczki z SHEIN. Zobaczymy, czy sukienki, które kupiłam, zgadzają się z opisem, którego mają tak jak na obrazku. Czy materiał jest spoko, czy było ogólnie warto. Chciałam nożyczki, ale chyba łatwiej będzie to wszystko porozrywać. O nie, już na początku widzę, że nie zgadza mi się bidon. Kupiłam dwa bidony, jeden miał być zielony, a drugi różowy dla mnie. Kiedyś nie lubiłam różowego, ale powiem wam, że z wiekiem jakoś, nawet mam różową kiecę. Z wiekiem jakoś przeszło. Miałam kiedyś taką butelkę, one były dostępne w Ikei, ale potem już ich nie było. Ale jest bardzo spoko. A, o, jak jest zamknięte, to nie leci woda, a jak otwarte i po prostu tak pijecie, bo to jest słomka normalnie. A w środku macie takie miejsce na jakieś owocki czy coś, że może wam zapach ładnie wodzie nadać. Ale ten, co ja miałam, był z innego tworzywa. Ten z Ikei był, wydaje mi się, lepszy. Taki jakiś mocno taki plastikowy, taki twardy jest ten plastik. No ale myślę, że dużo szybciej pęknie. Zaraz przyniosę mój drugi dla porównania. Przyniosłam tak jakby nawet, nie wiem czy rozmiar tego, tu mi się zepsuł, od razu mówię, ten właśnie pojemnik na owocki, a tutaj jest. No tu jest taka mocna linia, a tu jest takie przejście. No, może mi się wydaje? Nie, no nie wydaje mi się, nawet słomka, patrzcie, jest grubsza ta różowa. Ale reszta? Jeszcze to jest, a bo to jest na słomkę, dobra, to się zgadza. No, takim trochę plastikiem liczbali, ale nie jakoś mocno. No dobra, to jest pierwsza rzecz. Ale kolor na pewno dwóch takich samych nie zmawiałam. Miał być, nawet nie wiem czy różowy, miał być chyba zielony i niebieski, taki sam jak ten. Tak więc muszę się temu później przyjrzeć. Dobra, co ja tu zamówiłam? A, do iPhone'a szybki. A nie wiem, normalnie te szybki to mi pękają jedna za drugą. O, myślałam, że teraz dopiero to zamówiłam, a to już przyszło z tą paczką. Taką tam na wakacje. Będę miała takie muszelki na szyję zakładane, bransoletka, kolczyki w zestawie. Takie nożyczki przyniosłam, żeby ich używać, tak kombinuję łapami. O proszę, od razu widać, że to jest jakaś kurczę plażowiczka. O, spoko ten naszyjnik. Z tym, że właśnie te muszelki się odwracają. To jest tak nie do końca, ale tak to. I bransoletka do kompletu. Next. O, wiecie, ja nie pamiętam co zamawiałam, bo ja non stop przeglądam ten SHEIN. Już nie pamiętam co mam w koszyku do zamówienia, co zamawiałam. A, chodzi o to, że co macie takie korale, a na plecach potem zwisa taki wiecie. Tak ciekawiej to wygląda, jak są właśnie odsłonięte plecaki, jak w tej koszulce na przykład. Ale ogólnie spoko. No takiej niteczce to wszystko jest. A reszta to szła sukienki, jeśli się nie mylę. O, strój kąpielowy, sukienka, komplecik, sukienka i sukienka. Dużo sukienek. No w sumie 4. 3 sukienki, jeden to jest taki komplet, wiecie, góra i dół. Idę przymierzać. Przymierzona pierwsza sukienka. Sukienka to jest full set. Ogólnie spoko. Materiał może nie jest najprzyjemniejszy. Taka krepa, czy jak to się nazywa? Czasem są... To mi się kojarzy, jak są pościele. To są takie jakby krepy. Podoba mi się. Tu ma takie rozporki ładnie, wszystko pasuje. Przychodzę z sukienką. Powiem tak, kolor mi się bardzo podoba, bo jest taka biała z takimi fioletowymi kwiatkami sweet. Tylko na wstępie już tak. To jest najmniejszy rozmiar jaki był, to jest S. Ja może za bardzo obficie w piersiach to nie mam, ale nie aż tak, że to by mogło 3 razy tyle się zmieścić. I też tak jest taki długi i to jest tak luźno, Że wiecie, nie ma takiego fajnego efektu, jaki powinien tu być, że tu jeszcze się robi taka, wiecie, szczelina, coś tam. No jest tak trochę luzu, to niestety. Niestety. Od razu minus, to miało być rękawy długie. A zobaczcie, jak to wygląda. I też dziwnie tak wygląda, jak to jest takie. To musi być, wiecie, bardziej jakoś poluzowane, wygląda bardziej tak estetycznie, więc rękawy na pewno są przykrótkie. Więc tutaj za dużo, tutaj za mało. No, coś nie do końca tu pykło. Gdyby nie to, że tutaj za dużo, może XS by było lepiej, ale wtedy to rękaw chyba dotąd by sięgał. Mam jeszcze jedną, która chyba jest taka sama, tylko inny kolor, więc obawiam się, że będzie miała te same problemy, jeśli chodzi, że tu jest za duża i rękawy za krótkie, ale zobaczymy. Druga sukienka jest taka sama jak ta poprzednia, fioletowa. Może trochę tu przesadzam, wiadomo, było trochę więcej, tu było git, ale tak nie ma. No i tak góra wygląda spoko, rękawy tak samo krótkie, z tym, że tamten kolor mi się bardziej widział, więc tą raczej zwrócę. Przychodzę do Was z ostatnią sukienką. Ta mi się naprawdę podoba. I tu się dopiero układa, bo jak będziecie miały jakiś stanik pod spodem, to nie dajcie ich ramionczek, a w tych poprzednich sukienkach tak było, że wiecie, że one tak się trochę pod skosem tu trzymały i czasem wystawał ramionczka, więc spoko. Ładne mają rękawki, takie sweet. I tu tak mocno jest dopasowana. Podoba mi się, ładne. A więc podsumowując, zakupy dobre, zwłaszcza, że te ceny tam po 200 koron, w sklepie ciężko dostać sukienkę za 200 koron. No tak około 500, myślę, że trzeba byłoby zapłacić za coś takiego, więc macie przez pół ceny. Ta jest XS, dlatego ta lepiej leży. A tamte były S, bo nie było innej do wyboru. To XS właśnie jest bardzo dobry wybór, a S za duże. Siarezerka jest tam, myśli pewnie, co ona tam robi. Poza sukienkami jeszcze i szkłem hartowanym, to tutaj widzę z perełek zamówiłam. Co ja z tymi perełkami, nie? Na szyję perełki, na uszy perełki, ale jakoś tak... Ja lubię takie. Coś tu się zadziało, widzę. Aha, już myślałam, że odpadło. Aha, już rozumiem, patrzcie. To jest tak jakby razem ze śrubką, co dajecie za ucho, a tu od góry macie taką perełkę, jakbyście mieli po prostu śrubkę. Takie wkrętki na uszy. Wtedy jest taki ten i u góry z tym. Ciekawe. Ładny wybór. Dobrze, że kupiłam, dobrze. No i case na telefon. Jezu, z tym case'em to jest normalnie masakra. Na tym Sheinie jest ich tyle do wyboru, że nie mogłam się zdecydować. A ten taki trochę nie pasuje, a tamten też coś nie do końca. A tu mam ten telefon z 2 lata albo 3. To mam taki zwykły, przezroczysty i było dobrze. Jak mam wybrać, wszystkie były lepsze od tego, co mam, to jakieś tu wydziwianie. I w końcu musiałam praktycznie taki sam, jak mam, który nie jest żółty i ma takie jakieś tam drobinki. Ale myślałam, że to bardziej będzie widoczne. Nie wiem, na czym to mógł zaprezentować, żeby było widać, że coś tam się świeci. A, delikatnie coś tam jest, jakiś brokat, o. No. Były lepsze, czemu ja tam wziąłam. No ale i tak będzie lepszy niż ten mój żółty. Tak więc dzięki za oglądanie. Wpadajcie na Instagram, staram się tam na bieżąco coś wstawiać przed filmikami, jakieś rolki czasami. Dajcie nam suba na YouTubie, lajkujcie filmy i do następnego. Pa!